za 3 dni show w Radomiu. Czasem pan przyjeżdżał tutaj wcześniej. To świadoma decyzja? A jakim show? Air show, pokazy lotnicze. A, air show. No, wie pan, przy całym szacunku i nawet zainteresowaniu tego rodzaju rzeczami, no to nie ma wiele wspólnego z wyborami. No, wybory dotyczą jednak innych kwestii niż różnego rodzaju miłe nawet atrakcje. Tak, ale spekulowano, że to będzie właśnie okazja dla polityków, żeby pokazać się przed 200 tysiącami ludzi właśnie w ramach kampanii. No ja uważam, że to nie jest najlepsza metoda. Trzeba się dać ludziom bawić. Nie zajmować ich polityką wtedy, kiedy się chcą zająć czymś innym. Przyjechał nie pan... narzucać. W programie dzisiaj była wizyta w rodzinnym domu dziecka. To była pana decyzja, żeby właśnie odwiedzić taką placówkę? Tak, ja już wielokrotnie odwiedzałem takie rodzinne domy dziecka. Zresztą kiedyś naszym posłem, a dzisiaj kandydatem na posła i sądzę, że za chwilę znów posłem jest osoba, pan, który prowadzi taki rodzinny dom dziecka. Ja odnoszę się z ogromnym szacunkiem do ludzi, którzy podejmują się tego rodzaju trudu, którzy dają dzieciom, młodym ludziom, których spotkało nieszczęście, szansę, ogromną życiową szansę na to, żeby po prostu wychować się, ukształtować w normalnych warunkach i dzięki temu bardzo, ale to bardzo poprawić swoje możliwości w życiu. To spotkanie coś dzisiaj panu dało? No dało mi spotkanie, rozmowę, bardzo miłą rozmowę z energiczną, robiącą bardzo sympatyczne wrażenie i tak ogólnie dobre wrażenie także z powierzchowności panią, która podjęła się takiego wysiłku, urodziła 3 własnych dzieci, 3 synów, jeszcze do tego wychowuje w tej chwili 6 dzieci i mogę powiedzieć, że miałem takie poczucie, że robi mi zaszczyt, że mnie zaprosiła i że mogę z nią porozmawiać, bo to jest najpozytywniejszy rodzaj ludzi, bo takich ludzi nie jest z natury rzeczy zbyt wielu.